Generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, został mianowany ostatnim komendantem głównym Armii Krajowej. 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. Żołnierze, od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary. Wierzę głęboko, że spotkam się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Baczność! Niech żyje wolna, szczęśliwa, niepodległa Polska!